Zaleć duszy wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać rocz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Ponad 15 lat temu przynieśliśmy nasze córki i synów, aby poprzez Chrzest Święty stały się członkami Kościoła. Przez następne lata staraliśmy się przybliżać im prawdy wiary i zasady życia zgodne z przykazaniami bożymi i kościelnymi. Dzisiaj mamy nadzieję, że sakrament bierzmowania, o udzielenie którego prosimy, a także dary Ducha Świętego, które w nim otrzymają, potwierdzą ich pełną dojrzałość jako chrześcijan. Ty darzysz łaską 7-krotność, bo moc prawicy Ojca masz. Duch Święty, który pragnie umocnić was, abyście wiarę swoją mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli, jest tym duchem, który napełni dzisiaj wasze serce. Adrianie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Zjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej. I wolą Twą słabość naszych ciał, pokrzep stałością mocy swej. Bardzo się cieszę, że przybywam znowu do Waszej świątyni, do Waszej parafii brata Alberta, świętego brata Alberta, aby posłużyć moim sakramentem biskupstwa i udzielić sakramentu bierzmowania młodym ludziom z tejże parafii, a grupa dość spora. Choć proboszcz mówi, że dzisiaj do bierzmowania przystępuje 109. To trochę potrwa, ale myślę, że cierpliwości wam i mnie też nie brakuje. Daj, by i syn poznany był i Ciebie jedno, Twoje nie dwóch. Eminencjo, księże kardynale, księże proboszczu, drodzy zebrani, kiedy było błogosławieństwo w Łagiewnikach, akurat pan Dariusz był chory. Bardzo dziękuję za wyrażenie zgody księdzu kardynałowi i księdzu proboszczowi na to, aby tutaj w waszej parafii, przy tej pięknej uroczystości, pan Dariusz mógł być pobłogosławiony i w porozumieniu z księdzem Ryszardem Kilanowiczem, który jest odpowiedzialny w diecezji za nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, i na jego prośbę i oczywiście także na moją, bardzo proszę, aby ksiądz kardynał pobłogosławił pana Dariusza na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Czytaj Pismo Święte i módl się na różańcu. Szczęść Boże. Czcigodny księże kardynale, przed chwilą wyznaliśmy naszą wiarę i przez Twoją posługę otrzymaliśmy dary Ducha Świętego. Jako młodzi ludzie chcemy żyć wiarą i chcemy realizować naukę Jezusa, bo nie widzimy szansy życia bez Niego. Dziękujemy za dary Ducha Świętego. Mocno wierzymy we wszystko, co Pan Bóg objawił i umocnieni Duchem Świętym chcemy dochować wierności Chrystusowi i Kościołowi do końca naszych dni. Chcemy również wyrazić swoją wdzięczność naszym rodzicom, chrzestnym i świadkom sakramentu bierzmowania. To dzięki nim weszliśmy na drogę wiary.